Witam w kolejnej wersji, w kolejnym odcinku szybkiego startu, że nagrywam to po kolei, to troszeczkę dziwnie mi się to mówi, ale ruszamy, pamiętajcie, to tylko moja opinia, jest to szybki start, bardzo szybkie objaśnienie pewnych technik, bardzo powierzchowne, tak zwane high level, bez detali, ale przynajmniej wprowadzi Was to, jak brzmi. Bardzo ciekawie, możecie sobie poszukać więcej na internecie lub sięgnąć do płatnej wersji kanału. Więc dobra, teraz pokażę tutaj parę rzeczy na temat tak zwanego nie VWAP-u, a Volume Profile Vertical Range. Więc Volume Profile Vertical Range pokazuje, jak możemy ocenić poziom tradowania, poziom zainteresowania tradowaniem. Więc jest to wskaźnik, można sobie wziąć indykator i ustawić sobie tak zwany VWAP tutaj, widzimy, w tym miejscu, lub można to zrobić, nie każdy ma płatną wersję kanału, więc można też to zrobić po darmowemu, a mianowicie znaleźć taki wskaźnik tutaj, Fixed Range Volume Profile. On też znajduje się w bodajże tutaj w piątym. Jest to Volume Base, Fixed Range Volume Profile. O takie coś. Więc ja sobie tutaj kliknę. I w tej chwili, zobaczcie, możemy wyznaczyć sobie właśnie ten volume. Możemy sobie kliknąć tutaj, powiedzmy, mamy coś takiego. Możemy zmierzyć to od tego dołka. Mamy wtedy coś takiego. Możemy zmierzyć sobie od tego topu. Możemy coś takiego. Chodzi o to, że techniki pomiaru są różne, jednak trzeba wiedzieć, co się mierzy. Okay? Pierwsze co, jeżeli chcemy zmierzyć cały tutaj dany range, no to lepiej dać to od początku wzrostu tej ceny, zaraz pokażę jak, i wtedy mamy do obadania, co nam ten range pokaże. Ja tutaj mam jeden mam tutaj włączony, więc już tutaj go pokazuję, o w tym miejscu, czyli w całym tym wzroście od tego range'u mam pokazane, że dolna wartość, tak zwana tutaj to mam na zielono oznaczone, to jest wah i wal, czyli value area low i value area high. Value area low w tym range'u pokazuje mi, że rynek wycenia, że tutaj Bitcoin jest tani. Czyli jeżeli cena spada poniżej, liczyłbym, że rynkowi szybciej będzie zależało, żeby wejść po prostu powyżej. Jeżeli jesteśmy powyżej tej ceny, zobaczcie, cena tylko wyszła, już było za drogo, rynek sprzedawał. O, już było za drogo, realizacja. Już było za drogo, realizacja. O, już było za drogo, realizacja. Osoby bardziej wyszukane zaraz połączą fakty z order blokami i zobaczą pewne powtórzenia, które mogą zastosować, pomierzyć na innych monetach w innych warunkach. Czyli value area high pokrywałaby się z bearish order blokami w tym miejscu, czyli ładowanie kieszeni, czyli znak, że cena będzie zawracała. Tak? Popatrzmy sobie na przykład tutaj, wyłączmy sobie teraz ten range, włączmy sobie ręczny nasz range i powiedzmy, że w tym miejscu od tego topu do tego bottomu, chciałbym zobaczyć, gdzie tutaj są wartości. Więc tutaj jest value area low i widać, że jeżeli rynek wybije tą strefę, to prawdopodobnie idziemy do tej kreski tutaj. Co ta kreska oznacza? Jest to point of control. Zaraz Wam pokażę na większym tutaj trendzie. O, proszę bardzo. Ta czerwona kreska jest to tak zwany point of control, punkt kontroli. Chodzi o to, że w tym miejscu jest najwięcej transakcji. Te miejsce stanowi albo opór, jeżeli cena jest poniżej tego punktu, albo support, jeżeli cena jest powyżej tego punktu. Dobrze? Więc w tej chwili, patrząc tutaj, kiedy cena mogłaby wzrastać? Z mojej analizy wynika, że cena mogłaby wzrastać dopiero aż minie ten tutaj punkt, a ten punkt znajduje się na około 67. 67-700, coś w tym stylu. Więc jeżeli miniemy 67 to jest 700, ten point of control, przecież on troszeczkę tutaj, jakbym go inaczej odmierzył, byłby gdzieś na 57-300-400, ale powiedzmy tutaj, to jakbym po prostu dobrał inną świecę, no do tyłu na przykład, to wtedy cena ma szansę iść do value area high lub wybić ten range, być na nowo wyceniana, tak? Być na nowo wyceniana. I teraz tak. Jeżeli mierzymy całość, to właśnie tak jak powiedziałem, tak to wygląda. W tym range'u value area low, value area high, point of control. Ale powiedzmy sobie, że ktoś traduje na bieżąco i chciałby sobie zbadać, jak wygląda range tego tutaj ruchu. W tym zagadnieniu, jak on wygląda. Albo tylko tego ruchu, jak on wygląda. Więc bardzo prosto. Bierzemy sobie punkt, bierzemy sobie tutaj taki top, tak? Zwykle robić jest to dobrze na godzinówce. Ja mam to na dniówce, ale lepiej to robić sobie na godzinówce na przykład.
albo na 5 godzinach. Widzimy, że ten cały range, cena pokazuje, że tu jest punkt kontrolny i zobaczcie, punkt kontrolny rejectowany, cena poszła do góry. Jak tylko cena odzyskała ten punkt kontrolny, spójrzcie, od razu poszła do góry. I tak możecie robić na mikro różnych range'ach. Powiedzmy sobie, że weźmiemy sobie range inny jeszcze, nie wiem, weźmy sobie na przykład tutaj ten range, tutaj gdzieś był dołek, o, gdzieś w tym miejscu powiedzmy. Więc tutaj cena odzyskuje tą strefę w tym miejscu, oto jest ta świeca odzyskania i poszła lekko do góry, odbiła się. Tak jak mówię, ja pokazuję na wykresie dniowym, ale na mniejszym wykresie znajdziecie o wiele więcej. Na przykład tutaj byłby fajny range i tutaj pewnie też cena mogłaby coś zrobić, więc bierzemy coś takiego. Dajemy sobie na przykład tutaj. OK, i widzimy tutaj nasz point of control. Cena wyszła, zaraz straciła, przetestowała ten punkt kontrolny tutaj, zobaczcie, widzicie? Punkt kontrolny i zeszła do dołu. I teraz to jest najciekawsze. Widzimy, że tutaj jest range, tak? Widzimy, że to jest range. Właściwie to tak to trzeba zrobić. O, tutaj po prostu jest range, o, tego miejsca. Ale tutaj go nie ma, widzicie, nie ma go tutaj. Jednak przesuwając tą kreskę tutaj dalej, tworzymy tak zwany NPOC, Naked Point of Control. Mimo iż nie było tutaj tradowania, to nadal ten poziom jest respektowany przez cenę bardzo często, więc jest to Naked Point of Control. Teraz kiedy jeszcze możemy mierzyć, a jak możemy jeszcze mierzyć właśnie, właśnie ten tutaj range. Więc zwykle ja zabieram od początku, na przykład od takiego impulsu tutaj, gdzie jest po prostu równy poziom cenowy, albo często, jeżeli jest na przykład break structure, czyli jeżeli struktura tutaj pęka, o tu w tym miejscu, albo struktura powiedzmy pękłaby w tym miejscu, to mierzyłbym to od tego miejsca gdzieś, gdzie dalej będzie. Czyli powiedzmy, że tutaj mieliśmy ładną cenę, ale ta świeca pęka tutaj struktura, po prostu support pęka tego, tak, i pęka. Więc od tej świecy bym tutaj zmierzył, do tej na przykład, i mam podane, gdzie tutaj mam punkt kontrolny, tak. Jeżeli byśmy tylko tutaj mierzyli, sprawdzałbym, gdzie tutaj jest. I zobaczcie, po stracie tego poziomu, bam, od razu do dołu. Weźmy sobie tutaj. Tutaj mieliśmy naked point of control, cena spadła do dołu. Teraz weźmy sobie tutaj, zmierzmy. Okay. Widzimy, że tutaj mamy dopiero punkt kontrolny 69.300, tak? W tym miejscu, tego całego tutaj range'u. Więc cena mogłaby, wybijając sobie właśnie te 67, powiedzmy 200, dosyć szybko podejść pod ten punkt kontrolny, tak? I tutaj byłaby znak zapytania, mogła być reakcja odrzucenia. Po reteście większe szanse, że cena zaczęłaby odbijać. Staram się robić VPVR na range, na osi czasu, który po prostu traduje. Czyli jeżeli traduje na większej osi czasu, no to mam ordery na większość czasu. Na przykład ten tutaj, zobaczcie, jest bardzo długi, ten range. Jest powiedzmy na tygodniówce albo na przykład na dniówce i pokazuje nam o wiele większe punkty. Spójrzcie, jak tutaj cena była respektowana. Więc widać, jak to, jak on ma, jaki ma wpływ. Na przykład weźmy sobie Orion Protocol, to niedawny pomiar. I w tym miejscu możemy sobie odpalić. Spójrzcie, tu jest break of structure na przykład. Do tego momentu tutaj, a potem możemy to przedłużyć. No zobaczcie. Oj, to nie to. O, w tym miejscu. Cena. Możemy jeszcze sobie zrobić, ja zwykle robię właśnie, patrzę break of structure, ale patrzę na przykład ten wyższy jeszcze. OK. Czyli ten break of structure bardziej odpowiadał tutaj tej cenie. O, zobaczcie, cena, point of control był bardzo supportowany. Cena tutaj schodziła do niego i do góry. To był znak plus Fibonacci, że tu jest silna strefa kontrolna, że tutaj rynek zawraca. Dlatego dobrze jest brać taką analizę, połączoną z inną analizą, suportującą, że oho, tutaj może być na przykład korekta B, to akurat mieliśmy, zobaczcie, ładny poziom i jest szansa na odbicie, także Orion Protocol się teraz na przykład przebija. To tyle, na razie, do potem.